Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przysłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nierozsądne są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze, i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Wielka radość jest dla nas ze zmartwychwstania Chrystusa, który przychodzi jako Zbawiciel. To zbawienie to jest zawsze pewna zmiana, która dokonuje się w życiu człowieka, w jego sercu, w jego rodzinie, gdzie przechodzi się z pewnego stanu do innego, z jednego punktu do drugiego. To jest realne, dlatego że zmartwychwstanie Chrystusa nie jest jakąś fikcją, ale jest czymś rzeczywistym i to się objawia w życiu człowieka. Pamiętam wczoraj, księża mają takie wykłady raz w roku, duszpasterskie wykłady akademickie. I te wykłady są właśnie teraz po świętach, wtorek, środa. To nie jest tak, że księża pracowali cały Triduum Paschalne i już mają wolne, odpoczywają, mają dalej szkołę. I na tych wykładach był jednym z prelegentów ksiądz rektor, proboszcz, wcześniej rektor z seminarium z Radomia. Opowiadał taką historię o swoim wikariuszu. O wikariuszu, któremu tak przyglądał się
w jednej sytuacji, jak była taka kobieta, która miała bardzo dużo nałogów, bardzo dużo różnych nałogów. Kobieta, która miała życie zrujnowane, gdzie tam się nic nie kleiło do kupy i nie była sama w stanie tego zmienić. Gdyby mogła wyjść z tego, w czym żyła, to by dawno to życie przemieniła. I ten wikary kiedyś gdzieś przyprowadził ją na spotkanie. I tak przychodziła raz, drugi, trzeci. Potem to zaczęło się bardziej zmieniać. Tak proboszcz właśnie pyta, no jak to się stało, że w ogóle tej kobiety, że ona przychodzi do kościoła, jak to się stało, że jej życie zaczęło się zmieniać, jak się stało, że zaczęła wychodzić z tych nałogów, zaczęło się porządkować, że jest w stanie nie tylko szukać pomocy u innych, ale jest w stanie sama pomóc innym. I ona powiedziała właśnie, jak kiedyś przy koszu na śmieci, bo wyszła wyrzucić coś z bloku, ten wikary przychodził, zapytał ją, co u niej słychać, zapytał po imieniu, ona zruszyła się, że o, ktoś jej imię pamięta. I doprowadził ją do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. I spotkanie ze Zmartwychwstałym dla tej kobiety, ta droga, którą wykonała, że chciała przyjść, bo mogła powiedzieć też nie i wzgardzić tym, że no, wikary zaprasza mnie na spotkanie w kościele, czy rozmawia ze mną, a ona tego nie chce. Wiele osób nie przychodzi, bo nie chce. Ona odpowiedziała na to zaproszenie i dla niej spotkanie z Chrystusem, bo tu chodzi o Chrystusa, który zmienia przez słowo, które się słyszy, doprowadziło do tego, że jej życie się obróciło te tak zwane 180 stopni. Kiedy te nałogi zniknęły, jej życie się naprostowało. Czym jest zmartwychwstanie Chrystusa? Jeżeli nie tym, że właśnie jest głoszona Ewangelia, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nikt by tej Ewangelii nie głosił. Ci apostołowie dzisiaj myślą, idą do Emaus, są uczniami, którzy myśleli, że Jezus wyzwoli naród izraelski z niewoli. Czegoś oczekiwali, że Jezus coś im da. Ale Bóg zrobił coś o wiele więcej, bo wyzwolił ich nie z niewoli tej zewnętrznej, ale z niewoli, którą mieli wewnątrz siebie. Że byli niezdolni wyjść ze smutku, byli niezdolni głosić innym, że Jezus zmartwychwstał, byli niezdolni głosić Ewangelii, tak jakby te wszystkie 3 lata, które spędzili przy Jezusie, byłyby zakopane. Oni już szli z Jerozolimy do wsi zwanej Emaus, już byli 60 stadiów od Jeruzalem i mieli inne plany. Nie mieli planów wracać do Jerozolimy. Nie mieli planów wracać do Galilei, jak niektórzy z uczniów. Nie mieli takich planów. Ewangelia nie byłaby głoszona. Wróciliby pewnie do swoich zadań. Może ożeniliby się z jakąś fajną dziewczyną, a może niektórzy z nich mieli jeszcze rodziny. Bo no, teściową, czy by wrócili gdzieś do swoich rodzin, tam gdzie się urodzili. Można gdybać. Natomiast fakt jest jeden, że dzięki temu, że spotkali Jezusa Zmartwychwstałego, ich życie się zmieniło, byli w stanie potem głosić. I życie tej kobiety, o którym opowiadał ksiądz Radomia, zmieniło się dlatego, że ci apostołowie głosili Ewangelię, po nich inni apostołowie, inni ludzie i tak ta Ewangelia trwa do dziś. Gdyby Jezus w tamtym momencie nie dał im tej wolności od lęku, nic by się nie wydarzyło. Jak byłem w seminarium, pamiętam takie spotkanie, chodziliśmy do jednej ze wspólnot, takie ewangelizacyjne. Chodziliśmy tam posłuchać, co się dzieje, jak głoszą Ewangelię. I przychodził taki chłopak, to było na Bronowicach, więc dzielnica taka, jaka tam jest. I przychodził z taką tutaj szramą po nożu. Tak patrzyliśmy na niego, często też pijany przychodził na te spotkania. Tam się bałem siadać koło niego. Nie wiedziałem, czy już jest po tej stronie, czy jeszcze po tamtej, jak to się zakończy, to jego słuchanie tej Ewangelii, tych kateches, które były też głoszone, tych spotkań, które były w tamtych wspólnotach. On dalej formuje się do dzisiaj. Ale z takiego chłopaka, który przychodził ze świeżą raną po nożu, który chodził pijany,
bo nie był w stanie wyjść z tych rzeczy. Dzisiaj jest człowiekiem, który założył rodzinę, ma normalną pracę, też jest kierowcą, zarabia pieniądze, tego alkoholu nie ma w ciągu dnia w jego życiu, więc z tego wszystkiego Bóg go wyprowadził. Dzięki temu, że była głoszona Ewangelia. Więc jeżeli chcemy opowiedzieć o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym, że oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się i weselmy, że to jest piękny dzień dla nas, to opowiadamy o tym dniu właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy robił. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał w Twoim życiu, to też masz świadomość tego, co zawdzięczasz Chrystusowi, temu, co usłyszałeś w kościele na przykład, kiedy ktoś Ci głosił Ewangelię. Bo żyłbyś inaczej, podjąłbyś inną decyzję w tamtym momencie swojego życia, gdyby nikt Ci nie ogłosił Ewangelii. Taką decyzję, która miałaby konsekwencje i wpływ na Twoje życie dzisiaj, bo byś żył inaczej. Gdyby nie Ewangelia, którą Ci ktoś głosił przy pierwszej komunii świętej, może przy bierzmowaniu, może później. Więc Chrystus zmartwychwstał w Twoim życiu, dlatego że żyjesz inaczej, że jesteś tutaj dzisiaj. I oby ta Twoja obecność była właśnie dlatego, że spotkałeś Go w swoim życiu. Przez nauczanie, przez Słowo. Czasami wydaje nam się, że Chrystus może dać mniej albo może dać niewiele. Dla wielu to, co Kościół proponuje, czyli jest depozytariuszem sakramentów, które Chrystus daje, to jest niewiele. Czy Słowo Boże. A co tam kazania, które ksiądz głosi w Kościele? No jednak to zmienia życie człowieka. Bo pierwsze czytanie też jest bardzo ciekawe. Jest człowiek, który jest chory, jest chromy od urodzenia. I on jest nauczony, że ludzi prosi się o jałmużnę, bo nikt więcej nie jest w stanie mu dać uzdrowienia. Jest chromy od urodzenia, nauczył się, że nie jest w stanie być uzdrowiony przez kogoś. Nie prosi o to ludzi, prosi o pieniądz. Natomiast ciekawe jest to, że apostołowie, którzy stają przy nim, Piotr i Jan, którzy wchodzą do świątyni na modlitwę o godzinie 9, widzą, jak wnoszą tego człowieka, właśnie chromego od urodzenia. I oni wiedzą, że mogą dać mu coś więcej. Kościół prowadzi działalność charytatywną i to bardzo mocną. Prowadził ostatnio Wigilię dla ubogich, bo nie wiem, 500-700 osób tutaj w Lublinie, którzy przyszli, zjedli Wigilię, potem otrzymali też paczki. I to jest ważna działalność, dlatego że dzięki temu, że baranki my kupujemy w parafiach, później te pieniądze są przekazywane dla tylu osób. Być może nikt z nas nie zaprosiłby jakiejś osoby bezdomnej czy potrzebujących na Wigilię, a może kogoś był w domu, ktoś właśnie taki na jajku świątecznym. Ale dzięki temu, że też tak wspomagamy Caritas, to oni potem w naszym imieniu pomagają innym. Ale Kościół robi też coś więcej, bo daje Ewangelię. I świadomość tego, że temu człowiekowi nie tylko pieniądz zmienia życie, ale uzdrawia go wiara w Chrystusa, Piotra i Jana, zmienia jego życie. Wikariusz tej kobiecie przy śmietniku, jak wyrzucała śmieć, mógł dać pieniądze, aby sobie kupiła na tydzień jedzenia. On dał jej coś więcej. Pieniądz też byłby ważny. Dał jej Ewangelię we wspólnocie. I ta Ewangelia sprawiła, że ona nie tylko mogła sobie kupić jedzenie na tydzień, ale była w stanie zmienić swoje życie i sama zarabiać na siebie. Wyjść z tego, co ją zniewalało. Ten chłopak z Bronowic, który przychodził ze szramą, mógł otrzymać wsparcie i pieniądze na to, aby przeżyć miesiąc, dwa, trzy od kościoła, czy nocleg jakiś. Otrzymał więcej, bo dzisiaj ma pracę, ma rodzinę, ma dzieci i normalnie żyje. Więc zobaczmy, że Kościół to, co daje, to nie jest mało. Zmartwychwstanie Chrystusa, które przemienia życie, choć też zdarzają się uzdrowienia przecież. One są niesamowicie cenne dla nas. I ostatnie zdanie. Ta świadomość Kościoła, Piotra i Jana, że mają coś, co mogą dać, wynika z tego, że oni sami doświadczyli. Widzieli uzdrowienia, widzieli, jak Ewangelia przemienia życie. Jeżeli sam tego doświadczyłeś, jesteś wezwany do tego, aby też innych prowadzić do Chrystusa. Teraz na naszym osiedlu w niedzielę będzie ewangelizacja o 15:30. Niektóre tutaj wspólnoty są takie w parafii na okład humenalne. Wyjdą tam głosić tym, których spotkają Ewangelię. Będzie świadectwo, będą śpiewać, będą opowiadać, jak Jezus zmienił ich życie. Możesz dołączyć, przyjść posłuchać chociaż,
Bo dlaczego Piotr i Jan opowiadają o uzdrowieniu? Bo sami tego doświadczyli. I wiedzą, czym jest Ewangelia. Ten wikariusz, jak zobaczył, jak zmienia się życie tej kobiety spod śmietnika, tej, no właśnie, uzależniony od różnych rzeczy, może dalej głosić Ewangelię, bo widział, że Ewangelia zmienia życie. On to wie. Czy rektor seminarium, który dawał to świadectwo. Jeżeli ty doświadczyłeś w swoim życiu spotkania ze zmartwychwstałym, jesteś zaproszony, aby głosić. Aby pójść, opowiedzieć komuś o Jezusie. Aby go przyprowadzić do Kościoła, dlatego że Kościół ma ten skarb. To, co niszczy nas, to jest wtedy, kiedy nie tracimy swój autorytet, często przez grzech. Wtedy tak jakby myślimy, a kim ja jestem, co ja znaczę, albo jak niszczy się autorytet Kościoła, to wtedy tak jakby nie prowadzimy tutaj ludzi, bo ludzie mają zakodowane złe powiązania swoje myślowe z Kościołem i nie przyjdą tu, dlatego że nie ma autorytetu i nie otrzymają tego, co mogliby otrzymać od Chrystusa zmartwychwstałego. Gdzie jest prawda, co trzeba oczyścić, trzeba oczyścić. I tym się trzeba zająć, to jest prawo, które trzeba stosować i ono porządkuje. Ale kiedy się niszczy nieustannie autorytet w różnych, wielka akcja, nie spowiadajmy się, przed świętami było dużo w prasie, spowiedź dzieci nie, no niech nie spowiadajmy się. Rekolekcje w szkołach też nie, tu w Lublinie była akcja na przykład, jedna z mam, wielce zaangażowana, nie głośmy Ewangelii w szkole dzieciom. Co im dasz innego, jaką masz inną propozycję, lepszą niż Ewangelia, która przemienia życie człowieka. I mając autorytet i będąc świadomym tego autorytetu, jestem chrześcijaninem, ochrzczonym, mogę innym dać z wiarą to, czego doświadczyłem. Prośmy w tej mszy świętej, żeby Bóg umocnił autorytet w nas, że jesteśmy tymi, którzy należą, jesteśmy dziećmi Bożymi, należą do Niego. Prośmy o to, aby Bóg nam też dał łaskę przypomnienia sobie tego, gdzie my Go spotykaliśmy w życiu, byśmy to jasno widzieli, ale też tę łaskę byśmy byli w stanie i my innym głosić i prowadzić ich do Chrystusa z tą świadomością, że Pan zmienia życie, że spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym daje nowość i daje sens.